Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w tym wyjątkowym, świątecznym wydaniu programu Wilno Łączy. Jest mi niezmiernie miło, że mogę się łączyć z Państwem w ten niezwykły wieczór, życząc dużo dobroci i ciepła. Tegoroczne święta Bożego Narodzenia różnią się od świąt z poprzednich lat z powodu pandemii, ale na szczęście są rzeczy niezmienne. To atmosfera bożonarodzeniowa i tradycje. I o tym dziś porozmawiamy. Któż z nas nie lubi Bożego Narodzenia? Jest to czas, na który czeka się przez cały rok. Czy świadome pielęgnowanie tradycyjnych zwyczajów i rytuałów świątecznych pomaga w dobrym przeżyciu Bożego Narodzenia? O tym i nie tylko porozmawiamy dzisiaj z naszymi bohaterkami. Ewa Wolkonowska-Kolodziej urodziła się w Wilnie. Pracuje jako dziennikarka. Specjalizuje się w tematyce społecznej. Wielokrotnie nagradzana i wyróżniana w ogólnopolskich konkursach reporterskich. Autorka książki Wilno – Rodzinna historia smaków. Wraz z Anną Pilarczyk-Palaitis prowadzi także nowy program na antenie TVP Wilno pod tytułem Litwa nieoczywista. Janina Norkunienie, znana na Wilnszczyźnie mistrzyni ludowa. Etnograf, lektor etyki i nauczycielka muzyki i kultury etnicznej. Od wielu lat prowadzi zespół palmiarek Cicha Nowinka. Jest autorką kilku książek o życiu etnograficznym mieszkańców Wileńszczyzny, m.in. obrzędy i tradycje wesela podwileńskiego. Dzień dobry, witam Panie bardzo serdecznie i świątecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak w tym roku wyglądają święta w Waszych domach? Czy bardzo się różnią od świąt z poprzednich lat? Normalne święto, takie jak coroczne, tylko że bardziej w skupieniu, w takim gronie delikatnym. No i oczywiście święta na oddali. A u nas wszystko inaczej, tak? Bo normalnie spędzamy święta no, wszyscy razem, dużo nas jest, kilka pokoleń. A teraz tak naprawdę zrobiliśmy zamiast jednej dużej wigilii, zrobiliśmy trzy wigilie. Zrobiliśmy mniej potraw, grono było mniejsze. Mało tego, moja babcia zażyczyła, żeby nie było nawet w domu ani choinki, ani żadnych ozdób świątecznych, ponieważ babcia wtedy bardziej przeżywa, jak takie te znaki Bożego Narodzenia są takie widoczne i babcia wtedy myśli o tych, których już z nami już nie ma. Więc było zupełnie, zupełnie inaczej. Z powodu pandemii musimy ograniczyć spotkania rodzinne, społeczne, a jest internet, jest telefon, ale to nie to samo, co spotkania twarzą w twarz, prawda, Pani Janino? Oczywiście, przecież te święta, które są z twarzy na twarz, one jakby są bardziej serdeczne, bardziej rozciągnięte. Skoro jesteśmy na oddali, no to musimy w takim wypadku bardzo rzeczowo życzenie składamy, pytamy o tym, jak był rok, jak przeszedł czas. No i to troszeczkę jakby tak człowieka no, skupia, zbiera w jedną całość, bo jesteśmy zbyt porozrzucani emocjonalnie i słownie, zbyt dużo mówimy, zbyt mało słuchamy. Czy podczas poprzednich świąt Bożego Narodzenia i Wigilii, czy zdarzały się jakieś komiczne sytuacje, że na przykład ktoś się spóźnił na Wigilię z powodu śnieżycy? Ewa? Ojejku, ja przyznam, że tak naprawdę Wigilie sprzed iluś lat to było w ogóle były zabawne, ponieważ w naszym domu to wyglądało w ten sposób, że spotykaliśmy się późnym wieczorem, siadaliśmy do stołu, potem mniej więcej w okolicach północy szliśmy na piechotę do kościoła, na pasterkę, wracaliśmy, siadaliśmy do stołu, śpiewaliśmy kolędy, no i się zdarzyło, że na przykład sąsiedzi zadzwonili po policję, tak, że tutaj jakaś impreza pijacka śpiewają w nocy, a to były kolędy, które zazwyczaj śpiewaliśmy do godziny czwartej, czasami piątej nad ranem i w dalszym ciągu jedliśmy i piliśmy. Pani Anino, jakąś komiczną sytuację Pani nam opowie? No oczywiście, chyba w czasie studii, ponieważ studiowałam w kolei, nie dawało się, nie było możliwości chyba zawsze tą Wigilię i w ogóle święta spędzić z rodziną, ponieważ to była sesja. No więc różnie czasami bywało, że dzieliliśmy się jakimś jednym jedzonkiem, który mieliśmy czasami. W ogóle całą noc jako studenci przesiedzieliśmy w bezczynie. Jest taka tradycja, by zawsze przy wigilijnym stole był jeden talerz dla niespodziewanego gościa. Czy zdarzyło się kiedyś, że się zjawił ten niespodziewany gość, że się przydał ten talerz, Ewa? Tak, zdarzyło się, a nawet dwoje gości przyszło. Pamiętam właśnie, że byliśmy przy wigilijnym stole
i akurat zadzwoniła do nas przyjaciółka rodziny, która stwierdziła, że z rodziną są obok i chcą nam złożyć życzenia. No i rzeczywiście wparadowali do salonu podczas Wigilii i konsternacja była niesamowita. Wszyscy byli, mimo tego, że ten talerz zawsze jest, to wszyscy jednak byli w szoku, że w trakcie Wigilii przyszli goście. Więc ten talerz symboliczny ja bym zastąpiła takim normalnym talerzem. I mi się podobało to, że przyszli goście w trakcie. No, tłumacząc etnograficznie, faktycznie talerz, który jest pusty, musi być pozostawiony dla nie jednej osoby, a dla właśnie osób, to znaczy z iluś pokoleń. Przy tym talerzu musimy nawet powiedzieć, przypomnieć dla swoich, no to znaczy dla wnuków, dla dzieci, imiona naszych przodków. Czy nie dochodziło czasem do niesnasnek, na przykład na temat tego, z którymi to rodzicami tym razem będziemy spożywać Wigilię? Mój mąż jest Polakiem z Polski, czyli tak zwanym prawdziwym Polakiem, jak tutaj się mówi. Jest spod Warszawy. I jak się pobraliśmy, to ja byłam przekonana, no że trudno, taki już los, że pewnie będziemy jeden rok w Wilnie, drugi rok w Warszawie. No tym bardziej, że jak mój mąż przyjechał pierwszy raz na Wigilię do Wilna, to stwierdził, że nie ma nic do jedzenia, bo nie ma żadnych potraw na ciepło. Pierogów z kapustą i z grzybami, nie ma barszcza, nie ma zupy grzybowej. I na Wigilii były też jakieś same dziwne potrawy, jakieś śliziki, jakaś zupa makowa. Ale tak naprawdę moja mama wtedy się tak bardzo przyjęła właśnie, że tutaj zięciowi nie posmakowało, że od następnego roku już były gorące dania, pojawił się warszawski barszcz, warszawska zupa grzybowa, pierogi i uszka też lepiliśmy. I tak naprawdę żadnej Wigilii nie spędziliśmy jeszcze w Warszawie. A czy te wspólne kolędowanie, takie rodzinne, to jest taka żywa tradycja na Wileńszczyźnie? Oczywiście, że tak. W moim domu zawsze kolędy były śpiewane. Śpiewaliśmy aż tak długo, dopóki dzieci zachciały sobie spać, a zazwyczaj pozwalano nam było tylko obejrzeć choinkę, bo na prezenty czekaliśmy drugiego dnia. A może zanucą teraz panie wspólnie jakąś swoją ulubioną kolędę? 3, 4... Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi, stańcie pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie do Betlejem, pośpieszajcie przywitać Pana. A oto co o świętach i o naszych bohaterkach opowiedziały ich przyjaciółki. Posłuchajmy i zobaczmy. Po prostu kiedy przyszłam pracować do Tichanowiczek, tam była Janka. I właśnie tam zaczęliśmy kontaktować. I nawet było tak, że miałam swoje wychowawcze klasy i ona kiedy ja nie mogłam, ona dla mnie to pomagała. Szykowanie się też do świąt było, też pomagała w tym. Ja tam nie pracuję, ona nie pracuje, ale zawsze mam dzwonek od niej, jeżeli jakaś impreza, słuchaj, dawaj, przyjdź. I wiecie, to, że człowiek pamięta, to jest bardzo ważne. Jankę lubię za dobroć, za cierpliwość, bo jest cierpliwa w tym, co robię, za życzliwość, bezkończenie życzliwość, tak? Za pomysły, za to, że nie zostawia tego, co zaczyna robić. Witaj Ewo, wesołych świąt. Bardzo się cieszę, że przyjaźnimy. Bardzo ciepło wspominam zawsze twoje grzanki, kiedy przychodzę do ciebie, tylko ty robisz takie grzanki. I bardzo ciepło też wspominam swoje wyjazdy do Warszawy, żeby ciebie tam odwiedzić, kiedy mieszkałaś przez ten kawałek swojego życia w Warszawie. I zawsze starałam się, nie wiem czy pamiętasz, przywieźć ci tak kawałek Wilna trochę, w postaci na przykład tych samych grzybków, które bardzo, bardzo ci smakują i z których zawsze dziwił się i nie rozumiał twój mąż Paweł. Jak w tym natłoku przygotowań nie zgubić to, co w świętach jest najważniejsze? Atmosferę, ciepło. Te święta, jak wiemy, że święta roczne i doroczne, one są nadzwyczajne. Czekamy na to dosyć długo i kochamy swoich bliskich i życzymy dla nich dobra. I mamy dobre intencje wobec siebie, wobec innych ludzi, więc musimy to w sobie nosić po prostu w sercu. A ja przyznam, że u nas nie ma natłoku.
Przez to, że już dawno temu stwierdziliśmy, że nie ma sensu tak naprawdę się śpieszyć i się skupić tylko na robieniu tych potraw, których potem i tak nie damy rady zjeść, więc z roku na rok, raz, że robimy coraz mniej potraw, robimy coraz mniejsze porcje, coraz krócej szykujemy te święta, więc tak naprawdę od dobrych parę lat ja tego stresu przedświątecznego już nie znam. Jakie tradycje w Waszych domach są przekazywane z pokolenia na pokolenia? Robimy zawsze śliziki, robimy makowiki i grzybowiki. To są takie potrawy, które są tylko raz do roku i które są moim zdaniem najsmaczniejsze, najlepsze, na które się naprawdę czeka cały rok. I najfajniejsze chyba jest to, że te potrawy się robi w kilka osób. Tak? Czyli jak na przykład przyjeżdżamy do mojej babci, jestem ja, jest mój tata, są moje dwoje małych dzieci, tak, jest moja babcia i my wszyscy razem bierzemy się za robienie makowików. Tak? Ktoś wyrabia ciasto, ktoś wałkuje, ktoś wykraje, ktoś robi nadzienie, tak? Ktoś smaży. Zawsze było jakby rozporządzenie się, kto ma co zrobić, co jest męskie, że na przykład dzieci muszą drzewa przynieść. Ktoś, tato musiał zawsze wypalić łaźnię, ktoś musiał jeszcze zawieźć odpowiednie poczęstunek dla zwierzyny leśnej. Ktoś idzie po choinkę, zazwyczaj choinkę to była no ta jakby sprawa takich bardziej podrastaków, czyli młodzieży. No i oczywiście szykowanie stolu, wybieranie odpowiedniego obruszu, to znaczy szykowanie się do śpiewania kolęd, bo jeśli ktoś nie zna te kolędy, to musieliśmy jakimś prawem czy nauczyć, czy przyszykować, czy nawet jakieś teksty przyszykować. No i oczywiście, że robienie takich niespodzianek. Niespodzianek jako na przykład kalendarz dobrych uczynków. Przechodzimy do serii krótkich pytań i odpowiedzi. Jakie jest ulubione pań danie na wigilijnym stole? Grzybowiki, ale to jest najlepsze i najsmaczniejsze, bo wiem, jakie grzyby zawsze zbieram. A ja makowiki, ponieważ w ogóle lubię mak, lubię widok maku, zapach maku. W ogóle Wigilia się kojarzy z makiem, który jest taką rośliną, taką półmagiczną. Jaki prezent znaleziony pod choinką najbardziej Panią ucieszył? Oj, ja kiedyś dostałam po prostu rękawiczki. Naprawdę, te rękawiczki były bardzo pięknym wzorem. Po dziś dzień jeszcze mam u siebie jako przykład prawdziwej etnicznej kultury. Mój mąż, który jeszcze moim mężem nie był, wręczył mi kiedyś prezent pod choinkę, no powiedział, znaczy wręczył mi prezent, powiedział, żebym zawiozła do Wilna pod choinkę. No i rozpakowuję ten prezent od Pawła, a tam są cztery kartki papieru. Na jednej kartce były bez ładu, bez składu różne cyfry i literki, a na trzech pozostałych kartkach były powycinane różne zygzaki. A się okazało, że mój mąż właśnie z wykształcenia, no umysł ścisły, zaszyfrował w ten sposób życzenia, że trzeba było te cztery kartki w odpowiedni sposób złożyć, on to sam ręcznie wykonał i wtedy się dało się przeczytać życzenia od niego do mnie. Czy większą radość czerpią Panie z odarowywania innych prezentami, czy z otrzymywania prezentów? Raczej szykowania prezentów, dlatego że szykuję prezenty wcześniej, no na przykład za pół roku i stara się dla każdej osoby zrobić taki prezent, no, który by był bardzo potrzebny i bardzo miły. Jeśli mam dla kogoś taki prezent, który wiem, że właśnie, że on będzie bardzo, bardzo pasował do tego kogoś, to wtedy mam niesamowitą radość. No a czasami, no niestety, z różnych powodów, no ja daję takie prezenty, które no trzeba dać i dostaję takie prezenty, które trzeba przyjąć. Takie neutralne. To oczywiście jest bardzo miłe, że się obdarowujemy i że tak w te i we w te chodzą te wszystkie bombonierki, świece i orzechy. No ale wiadomo, że fajniejszy jest taki prezent, który jest bardziej osobisty. I ostatnie pytanie do naszych pani, również do naszych telewidzów. Na odpowiedzi czekamy na stronie facebookowej TVP Wilno. Którą kolędę lubią panie i państwo najbardziej? Ja bardzo lubię kolędę Lulej, że Jezuniu. O Gwiazdo Betlejemska i albo nie, inaczej, a też mam nowszą, Po Maluśku Józefie. Dziękuję bardzo za to spotkanie, życzę radosnych świąt i wszystkiego najlepszego w nowym roku. Oby był lepszy niż ten mijający. Dziękuję również i życzę tego samego. Aby był piękny, szczęśliwy i oczywiście bardzo zdrowy rok. Wesołych świąt! I to tyle w audycji na dziś. W imieniu koleżanki Małgorzaty Kozicz zapraszam na następną audycję za tydzień, a ja życzę Państwu wesołych świąt i wszystkiego najlepszego w nowym roku.